30 maja wspominamy świętego Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika. Jan urodził się 20 grudnia 1576 roku w Skoczowie nad Wisłą, na Śląsku Cieszyńskim, skąd pochodził jego ojciec, Grzegorz Maciej Sarkander. Matka natomiast, Helena z Góreckich, była szlachcianką, która po śmierci pierwszego męża przybyła z Moraw. Jan miał 4 braci, przyrodniego Mateusza oraz rodzonych Wacława, Pawła i Mikołaja. Był z nich najmłodszy, ochrzczony został w Skoczowie. Kiedy miał 12 lat, stracił ojca i cały trud utrzymania rodziny spadł na matkę. Rodzina przeniosła się wtedy do Przybora na Morawach, gdzie mieszkał Mateusz Welczowski, syn matki Jana z pierwszego małżeństwa. Jan uczęszczał tam do katolickiej szkoły parafialnej, skąd udał się potem do jezuickiego kolegium w Ołomuńcu w roku 1593. Następnie na Akademii w Ołomuńcu rozpoczął studia filozoficzne, by kontynuować je na Uniwersytecie w Pradze. Studia uniwersyteckie ukończył stopniem doktora w roku 1603. W latach 1604-1608 odbył również studia teologiczne w Grazu, już z wyraźnym zamiarem poświęcenia się na służbę Bożą. Ukończył je również zdobywając stopień doktora. Prawdopodobnie decyzję o wstąpieniu do stanu duchownego podjął po śmierci narzeczonej, Anny Płacheckiej. W roku 1607 przyjął niższe święcenia kapłańskie, a w roku 1609 otrzymał święcenia prezbiteratu. Miał wówczas 33 lata. Biskup mianował go najpierw wikariuszem w Jaktaru, koło Orawy, a następnie w Uszczowie, gdzie został aresztowany pod zarzutem udzielenia bratu Mikołajowi pomocy w ucieczce z więzienia. W więzieniu w Komieryżu Jan spędził 8 miesięcy. Po uwolnieniu wędrował po różnych parafiach jako wikariusz. Wreszcie w roku 1616 został mianowany proboszczem w Choleszowie, oddalonym 10 km od Ołomuńca. Wielkorządca Moraw odebrał właśnie kościół parafialny husytom i jako katolik oddał go jezuitom. Ci zaproponowali na proboszcza Jana Sarkandra. Znany był on już bowiem wtedy jako niezłomny obrońca wiary. Gorliwy proboszcz z pomocą nie mniej gorliwych jezuitów zabrał się do odzyskiwania utraconych owieczek. W ciągu jednego roku zdołał przywrócić kościołowi katolickiemu 250 odstępców. To ściągnęło na niego prześladowania ze strony husytów i protestantów. Doszło do tego, że urządzano na niego zamachy. Przez pewien czas nie mógł nawet odprawiać mszy świętej. Musiał uciekać. Kiedy w roku 1618 wybuchła wojna 30-letnia, przynaglany przez swoich parafian opuścił Choleszów. Jako pielgrzym udał się do Częstochowy. Spędził tam miesiąc. Kiedy wracał, w Rybniku dowiedział się, że luteranie zajęli kościół w Choleszowie. Udał się wtedy do Krakowa, gdzie zamieszkał w jednym z klasztorów. Ponieważ nie przyjęto jego rezygnacji z urzędu proboszcza, wrócił na swoją placówkę. W roku 1620 uchronił miasto przed grabieżą i spaleniem, wychodząc procesyjnie naprzeciw nadciągającym wojskom Lisowczyków. Posądzony przez protestantów o ich sprowadzenie, 13 lutego 1620 roku został aresztowany i uwięziony. Był wtedy okrutnie torturowany. Wśród obelżywych słów usiłowano wymusić na proboszczu przyznanie się do zdrady stanu i narodu. Chciano w ten sposób ukuć powód do powszechnego prześladowania katolików. Kiedy zaś kapłan nie chciał się przyznać do winy, której nie popełnił, zastosowano wobec niego tortury. Wyciągnięto go na tak zwanych skrzypcach, tak że pękały na nim ścięgna, a kości wychodziły ze stawów. Potem zaczęto mu palić piersi zapalonymi pochodniami. Po 4 przesłuchaniach 17 lutego zarzucono mu wprost, że spowiadał się u niego wielkorządca Moraw, dlatego Jan powinien powiedzieć, jakie tajemnice on mu zawierzył. Ponieważ kapłan stanowczo odmówił, ponownie zaczęto rozciągać jego ciało, przypalać ogniem, głowę ściskać żelazną obręczą, do nóg przywiązywać kamień, by mięśnie i ścięgna naciągnąć aż do zerwania. Po pewnym czasie zdejmowano ofiarę i grożono nowymi katuszami, byle zmusić ją do obciążających zeznań. Tortury te trwały 3 godziny.
Kiedy odniesiono kapłana do więzienia, był już tylko na pół żywy, miał jednak zdumiewająco odporny organizm. W więzieniu męczył się jeszcze miesiąc, oddając Bogu ducha 17 marca 1620 roku wskutek odniesionych obrażeń. Dopiero po 7 dniach udało się katolikom wydobyć ciało męczennika z więzienia. Ubrano je w szaty liturgiczne i urządzono pogrzeb. Protestanci jednak rozbili pochód. Po długich zabiegach udało się uzyskać zezwolenie na pochowanie Jana Sarkandra w kościele Najświętszej Marii Panny w Ołomuńcu w kaplicy świętego Wawrzyńca. Do grobu zaczęły napływać pielgrzymki. Po upływie 100 lat rozpoczął się proces kanoniczny księdza Jana. Jego ciało znaleziono wówczas w takim stanie, w jakim zostało pochowane. Grób męczennika nawiedzili m.in. król Jan III Sobieski, cesarz Karol VI i Franciszek I oraz cesarzowa Maria Teresa. Z chwilą rozpoczęcia procesu kościelnego przy jego grobie było już około 1200 złożonych darów wotywnych. Jest on czczony jako patron dobrej spowiedzi i tajemnicy spowiedzi. Papież Pius IX zaliczył Jana Sarkandra w poczet błogosławionych 6 maja 1859 roku, a święty Jan Paweł II kanonizował go 21 maja 1995 roku w Ołomuńcu w Czechach, w mieście męczeńskiej śmierci Jana. Następnego dnia papież odprawił mszę dziękczynną za kanonizację w Skoczowie, miejscu urodzenia świętego. Módlmy się. Boże, Ty dałeś świętemu Janowi stałość w wyznawaniu prawdziwej wiary i w dochowaniu tajemnicy spowiedzi. Spraw, aby we wszystkich przeciwnościach umacniał nas jego przykład i wspierała jego pomoc. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.